Dzień dobry, witam serdecznie na Pisach Końcowych i dzisiaj mam, w zasadzie nie wiem kiedy ten odcinek publikujemy, czy on będzie jeszcze przed naszym podsumowaniem DC Fandom, czy po, czy będzie między rzeczami, które będziemy omawiać z tego eventu, o ile będą jakieś rzeczy, bo nagrywamy to jeszcze przed. Natomiast jeśli czekacie na jakieś nasze omówienia w związku właśnie z tym eventem DC, no to nie martwcie się, pojawią się prędzej czy później. Natomiast w międzyczasie mały przerywnik, ewentualnie mała odskocznia od rozmaitych omówień, trailerów i tak dalej. W postaci Q&A, które robimy we trójkę, bo są to głównie pytania o komiksy albo jakieś rzeczy, które warto by i tak nie interesowały, więc w tym składzie sobie przerobimy pytania, które no, czekają już w zasadzie od jakiegoś czasu. I słuchajcie, zaczniemy od pytania, które zadaje nam Infinity Bogdan. Jest cała seria tutaj pytań od niego, które czekały też grzecznie na swoją kolej, bo są to pytania o między innymi Mortal Kombat i o komiksy i o Dragon Balla, więc no... Oczywiście czekały na ten skład. I pierwsze pytanie. Trochę z innej beczki, żeby było ciekawiej. Pierwszy film skandynawski. Tak. Poczekaj sekundkę, tylko no. Okno przymknę, bo zapomniałem, a słyszę, że tam się dzieje coś. Wieje. To zostawię, nie wycinam tego. Bratka wieje. Wieje. No, ale wierzę na słowo. Okej, teraz będzie okej, wszystko. Dobra. Pierwsze pytanie zadaje nam... wiem, że to jest inaczej. No i pierwsze pytanie, tak jak wspomniałem z innej beczki. Czy teledysk Aha, Take On Me jest creepy? to będzie seria krótszych pytań, więc może będziemy sobie na nie odpowiadać pojedynczo. Czy jest creepy? No jest, generalnie. Jest. Nie wiem, czy życie jest taka... 90% teledysku z lat 80. No. Jest kanał, który specjalizuje się w tym, że bierze teledyski po prostu i wycina z nich muzykę, podkłada efekty dźwiękowe. I jest coś takiego, nie pamiętam, co trzeba wpisać, żeby tego googlować, pewnie po prostu Aha, Take On Me Without Music, czy coś takiego. I podłożone są pod to rozmaite efekty dźwiękowe, typu właśnie rozbijanie szyby i krzyki i jakieś odgłosy ciężkiego oddechu i tak dalej. I zamienia się to w horror w tym momencie. O kimś, kto próbuje się przedostać z innego wymiaru do naszego i jedna bohaterka nie wie, co robić. Jest cudowne, absolutnie, szczególnie jak nagle pojawia się ta solówka na gitarze i jest podłożone pod takie brzdąkanie. Warto. No, jakbym napamiętał, to podlinkuję jeszcze pod tym filmem. Czy lubicie Eurowizję? No, spoko. Nie lubię. Nie oglądam, nie lubię. Znaczy, jak w ogóle Festiwal Cudaków, no. Telewizji czy coś takiego, ale zawsze się przebije jakieś tam informacje o tym, bo... Nie może się nie przebić. Aczkolwiek ja ostatnio zaobserwowałem ciekawe zjawisko, że jest grupa bardzo zaangażowanych fanów Eurowizji, która na każdą opinię, że bo to jest ten dziwny konkurs, gdzie są ci dziwni wykonawcy, jest generalnie jedno wielkie dziwaczne show, no reagują bardzo, bardzo negatywnie i że to chyba oglądałeś Eurowizję w 2002 roku, teraz to już jest zupełnie inaczej. Co jest bzdurą, nie jest zupełnie inaczej, jest tak samo jak było. Jakby to jest urok tego konkursu, gdyby to się zmieniło, nikt by tego nie oglądał. Nie, kompletnie. Więc okej. Okay. Ale w środku wieku było jeszcze lepiej, bo tam pamiętam taki estoński zespół wygrał, jajcarski, i byli tacy weseli. Matko, pamiętam tyle zwycięstw w Eurowizji. I wiesz, to zawsze było, jak jeszcze nie było tych wszystkich programów, tych voice'ów i innych, nie? To Eurowizja była takim, gdzie widziałeś zawody w śpiewaniu, co było takie, raczej, no wiesz, niecodzienne, nie? I to raz do roku się czekało na to i to babcia, dziadek, żeby sobie, babcia szczególnie, babcia to uwielbiała Eurowizję, żeby sobie posłuchać, jak tam z każdego kraju ktoś tam po rosyjsku zaśpiewa w końcu, nie? I jest fajnie. I pamiętam, jak jeszcze w ogóle jak nasi tam występowali, jak jedyna górniak czy coś, nie? To było zawsze wielkie wydarzenie, że może tym razem się uda, może coś będzie. Szczególnie jak tam... W ogóle to jest zawsze z tymi konkursami, tutaj jeszcze nie mieliśmy jakichś sukcesów, ale na przykład jak było z Miss World, nie? To w Polsce zawsze było przez długi czas, pamiętam przez lata 90, że wszyscy oglądali wybory Miss. Teraz już w ogóle o tym nie mówi, nie? Ale wtedy pamiętam, że o matko, kto to wygrał wtedy? Zapomniałem, ta co na początku, pod koniec lat 80, początek 90, nie? Tam Polka wygrała Miss Świata i to też było takie wtedy wielkie parcie, że trzeba to oglądać, bo to jest ważne, my tam wygrywamy. I w Eurowizji też tak zawsze było, że może teraz się uda i pamiętam, że to zawsze było takie wynoszone na piedestał. No później w ostatnich latach to już się zmieniło dosyć mocno, nie? Zresztą teraz... Te konkursy tak wiemy. Tak, ale tak jeszcze 10-15 lat temu, o matko, pamiętam jak ten rybak na...
tym skrzypcach zapieprzał. O matko, to się oglądało. Aneta Kręgliska, 30 lat temu. Tak, Aneta Kręgliska, a pamiętałem, mogłem powiedzieć, ale nie chciałem powiedzieć, bo mówię, będzie wpadka i... a wiedziałem, że Kręgliska, no. Okej, okay. Kolejne pytanko. Egmont wydaje komiks Silver Surfer, przypowieści. Warto przeczytać? Bardzo lubię serię Slot o Silver Surferze, szkoda, że tylko jeden tom po polsku. To jest to z... gdzie jeszcze był Lee i Kirby, tak, tak, czy... Tak, nie Lee Kirby, wiesz co? Tam jest przypowieść, to jest Mobius i Stan Lee. Jest historia Stana Lee, ona jest jakoś z początku tak, lat 90. Tak, to jest to z końcówki lat 60., 70., tak? To jest ten moment, czy... Albo ten, tak. Chyba to. I jeszcze jest Straczyński, Requiem i... Tak. I Sis Poirier z To chyba kiedyś rozmawialiśmy o tym, że jak najbardziej warto. Mm-hmm. No brzmi jak coś. Tak, mamy odcinek o omówieniu komiksów, które się mają ukazać, miały się ukazać w najbliższych miesiącach Egmontu i tam to omawialiśmy Silver Surfera, tak. Okej, okay, kolejne szybkie pytanie od Bogdana. Czemu w Reign of Superman? Superman ma czarny strój, długie włosy i dwie wielkie spluwy. To były lata 90, no. Come on, musiałeś mieć... długie włosy, czarny strój, ciemniejszy kostium, wielkie spluwy i długie włosy. No, ewentualnie mogłeś mieć jedną wielką spluwę, ale dwie spluwy też spokojnie. I koniecznie te paski z amunicją wokół nóg opięte. Bandoliery. Koniecznie. Jak w tym chodzić w ogóle? Ale w ogóle ten cudowny był moment, jak Superman właśnie wrócił i z tym muletem, z czeskim piłkarzem. I za chwilę wrócił też Clark Kent do redakcji Daily Planet, też. Również z tym samym pięknym czeskim piłkarzem. I nikt, wiesz, nawet nie zapytał, o co ale chodzi. Ale bo zrobili motyw, w którym przecież tam było, że ta Matrix zmieniła się że ona, Supermana tak. I go wyciągnęła spod gruzów. Wszyscy zobaczyli, że Superman oczywiście, i Clark Kent, wiesz, mimo że wyglądają identycznie, stoją obok ale siebie. Ale wiesz, jak było, ale zawsze było tak, że on układał jednak włosy. Jak był Clarkiem Kentem, to miał, wiesz, zaczesany, zalizany i ten. A tu miał wyjebany na to, po prostu, wiesz, ta sama fryzura. Cały świat zobaczył, jak Superman wraca w nowej fryzurze i cały świat stwierdził, kurczę, chcę tak samo, chcę mieć fryzurę jak Superman. Tak. No. To były lata 90, no wtedy ludzie tak nosili, nie? Kurde, nawet Peter Parker wtedy miał trochę dłuższe włosy. Nie takie, ale już było widać, że to idzie zatem w to. Nie zna życia ten, kto pisze o Supermanie ze spluwami, a nie czytał Supermana at World's End. Tam ma spluwy. I brodę ma najpiękniejszą na świecie. I brodę. I walczy z dwoma Hitlerami, więc warto. Kolejne pytanko, czy Batman z drugiego sezonu Harley to the best Batman ever? Batman to taka postać, że ciężko powiedzieć, kto będzie, bo to zupełnie inne kategorie. Mogę tylko powiedzieć, że kocham tego Batmana. I scena, w której zakrada się do sypialni, gdzie Alfreda, gdzie on zabrał mu zbroję i położył ją koło łóżka, żeby Batman nie mógł wziąć zbroi i pójść na misję. I Batman się w nocy zakrada, żeby mu ukraść zbroję i jednak pójść na misję, to jest po prostu czyste złoto, absolutnie. Nie jest miłe, ale jak ja bym mój ranking miał dać Batmanów, to by było pierwszy to był Batman z Brave and Bold, to był najcudowniejszy Batman jest, później był ten Stas, a później był Michael Keaton i to jest mój ranking Batmanów. Ja mam wrażenie, że właśnie te takie produkcje komediowe mają łatwiej pod tym względem i bardzo często ludzie mówią, że o, to jest najlepszy Batman. Batman z Harley Quinn albo Batman z Lego Batman, to jest najlepszy Batman. No bo jednak korzystają z tego naszego zapisanego już wizerunku Batmana, nie? Odnoszą się do niego wyraźnie. Podczas gdy, wiesz, film czy te Burtona, czy Nolana, czy jakiekolwiek inne, no muszą zbudować swoją własną postać, więc to nigdy nie będzie ten sam Batman, którego mamy w głowie, nie? To też pokazuje, jak bardzo ważnym elementem Batmana jest ta komedia i humor, nie? I nic dziwnego, że takim sukcesem był ten Batman z lat 60. który do dzisiaj się ciągnie za tymi filmami, za każdym medium, nie? I jest powtarzany. Ja czekam, aż jakiś film albo jakaś taka właśnie popularna organizacja Batmana postawi mocniej na te homoseksualne podteksty, bo to jest coś, czego tak bardzo się unika, nie? I ja pamiętam, jak dostałem jakiś komentarz o Bondzie chyba, coś, że no, że nie może wolać facetów, bo coś tam. I jako jeden z argumentów dostałem: i co, Batmana też sobie wyobrażasz jako homoseksualistę? Ja sobie myślę, kurwa, typ mieszka w jaskini w ogóle, przebiera się w skórzany strój, żeby biegać po mieście i mieszka z samymi facetami praktycznie. Polecam. I to było takie dziwne. No, nie, gdyby, ale zawsze ta relacja z chiński... Supermanem, nie? Czekaj, to był chiński tytuł Batman and Robin? Come to my cave when wear spandex, coś tam pretty boy, czy coś w tym rodzaju. Jakoś tak to było zrobione, jak przetłumaczyłeś. Znaczy to wiadomo, to było oczywiście oszukane, bo to jest
przetłumacz na chiński, a potem translatorem przetłumacz z powrotem. To wiadomo, że zawsze ci się dziwnie ułoży. Tak się prequele da oglądać tylko. Też i ta relacja z Supermanem zawsze, ona przede wszystkim była tak mocno, wiesz, humorystyczna, ze strony Batmana, bo to on zawsze patrzył na Supermana jako na tego, no. Wiesz... Fajnie z nim być, fajnie się z nim bujać, nie, niby nie chcę, ale jednak spoko, jakby mnie tam, wiesz, na plecach ten, albo pod paszkami, gdzieś tam ta relacja, co Logan i Cyclops, nie? Cyclops ma ułożone wszystko i tak dalej, a Logan tak... Znaczy, wiesz, to nie jest tak, że my mówimy teraz, że to Batman gay i Logan gay i ten, tylko to nie jest coś, czego byś nie mógł zrobić w jakiejś wersji, nie? I to bardziej, by nie wyglądało jak coś... Tak, właśnie. I to by nie było, że to jest na siłę czy coś, bo te wątki da się wyciągnąć, da się je uwypuklić i da się je w jakiejś wersji spokojnie przedstawić, nie? Tak jak, była wersja, w której Logan, któryś uniwersum, w którym na przykład pokazali Logana jako geja i to... No tak, z Herkulesem był w związku. Tak, i wyciągniesz to spokojnie, więc... No, ale jeśli chodzi, wracając jeszcze do Batmana z Harley Quinn, no to fajne jest, jeżeli w tych komediach oczywiście uderzysz w coś więcej. I właśnie do tego ten Batman z Harley Quinn tak dobrze działa, dlatego że on nie jest tylko tym typem, co właśnie kradnie zbroję, a potem dostaje wpierdol i łamią mu nogi, tylko to jest jednocześnie ten gość, w którym absolutnie widzisz Batmana. Jak nie, jak już pod koniec wraca jako Batman, to wiesz, że to jest Batman jednak, to nie jest tylko parodia Batmana. Plus go też jednak było mało, nie? Jak jest mało Batmana, to jest wtedy wyrazisty i najczęściej te wersje są takie, wiesz, że fajny Batman gdzieś tam się w tle pojawił, coś tam robił. A wiemy jak jest, jak on jest jednak tym głównym, który ma ciągnąć franczyzę i jak w filmach szczególnie od tego twórcy uciekali, nie? Jak Keaton robił ze złoczyńców głównych bohaterów, jak Nolan też, wiadomo jak u niego wyglądali złoczyńcy, a jak ten Batman, nie? On był jednak tą masą, która łączy całość, żeby tam miała jakąś formę, ale nadal najbardziej z tych filmów to właśnie pamiętasz Jokera, Bane'a, Pingwina, nie? I wszystkich tych złoczyńców, a nie samego bohatera, czy Catwoman. No dobra, lecimy dalej. Polecicie jakieś komiksy o relacji Duma z Valerią? Najnowsza seria z Darskiego ma fajny wątek, to jest to X-Men Fantastic Four. Tam jest to fajnie pokazane, kiedy Fantastic Four i X-Men w końcu robią team-up, żeby się ponapierdalać z Doomem. Doomo tam odlatuje, a potem pokazane, że Valeria i tak sobie z nim na, wiesz, jakimś Skype'ie gada, czy coś w tym rodzaju, wiesz, po całej tej akcji. Ale jest ten cały przecież wątek, kurde, kto to pisał, kiedy Valeria stwierdziła, że jedzie do wujka Dooma i sobie u niego pomieszka chwilę, bo... To był ten moment jakby najbardziej, kiedy ona po prostu siedziała i wpływała na niego do tego stopnia, że on kurde tam zmieniał zasady w Latferii, żeby swojej tej chrzestnej przypodobać się. Nie pamiętam gdzie to było dokładnie, ale to było gdzieś Marvel Now chyba, ale to było. Tak, ja pamiętam, że w paru komiksach jakby pokazywano na przykład, że po prostu Valeria sobie tam siedzi i spędza czas i tyle, ale właśnie nie pamiętam, gdzie to było opisane. I ona do niego mówi, Uncle Doom. Tak, to było w ogóle w tym okresie gdzieś, jak on na biało biegał, nie? I to było FF wtedy wychodziła chyba ta seria. Nie, to było później. To jeszcze wcześniej. To było później? Aha, okay. Ale to też, ale w tej serii FF, jak on biegał na biało, też jest ta relacja, bo to jest ten moment, kiedy Doom de facto dołącza do Fantasy 4 na chwilę. To tam to jest na pewno, ale a to, co mówię, to jest później odrobinę. I też fantastyczne były w tej serii po reboocie, po tym Heroes Return, jak się to wszystko zaczęło, nie? Jak właśnie Valeria się urodziła i Doom był jej chrzestnym, który tam pomógł w porodzie, nie? I później jak ona tam szybko dorastała i były te wszystkie rzeczy, jak była w ogóle ta druga Valeria, czy ktoś tam z innego wymiaru i on też z nią miał tam dobre kontakty i to było bardzo fajne. To było później jeszcze u Wade'a to było też ciągnięte. W ogóle to jest długi wątek bardzo, który... No mówię, do dzisiaj ściągnie. Ten serial, o którym ja mówię, Fantastic Four X-Men z Darskiego, no to dopiero co się skończyło. A tam jest z tego, co wyczytałem, jakby to, że Valeria w ogóle uciekła i zamieszkała z Doomem, jest efektem tego, co wydarzyło się w serii Matta Fractiona w Fantastycznej Czwórce, gdzie tam Reed Richards ukrywał to, że jest chory, umiera. Tak, że się rozpadał. Więc poszukaj serii, które się ukazywały później, po 2014 roku, no powiedzmy. Mhm. No, plus ja pamiętam, że były jeszcze takie pojedyncze elementy, na przykład w tej drodze do Secret Wars, nie? W jakichś tam New Avengers czy czymś takim, to też na pewno takie elementy się spotka. Nawet w samych tej historii Secret Wars, kiedy Doom jest Bogiem, Imperatorem, no to przecież Valeria i Franklina ma jak swoje dzieci, nie?
No dobra. W ogóle dostałem alert, że będą silny wiatr i burze dzisiaj i już trzeba znaleźć bezpieczne schronienie i zabezpieczyć rzeczy, które może prowadzić wiatr. Więc nie wiem, jeśli macie jakąś krowę na zewnątrz, jakiś rower czy coś, to nie wiem, może wprowadźcie do domu. Okej. Czy Batman z drugiego sezonu... Okej, to już czytałem. DLC do Mortal Kombat 11 ma spoko tryb fabularny. Fabuła skupia się na nie do końca dobrze dobranej drużynie, która musi coś zrobić. Jeżeli lubicie takie klimaty, to się wam spodoba. Co myślicie o filmach serii Mortal Kombat? Tylko powiem, że jeśli chodzi o DLC, to do tej pory nie grałem, bo ja jestem trochę przeciwko płaceniu pełnej kwoty za pełnowymiarowy produkt, który trwa 2-3 godziny. I jak to DLC będzie kosztowało tyle, ile powinno kosztować, z przyjemnością za nie zapłacę, ale to jest ten sam motyw, co z ostatnim remake'iem Resident Evil 3, kiedy ludzie mówią, że jest spoko, ale nie za 250 zł na 3 godziny gry, nie? No to... Trochę nie pobieram tego trendu i dlatego nie ten. Jest zajebisty. Dwójka była lepsza, ale trójka też jest zajebista. W sensie to trójka. Tego remake'a Resident Evil. No wierzę, że jest dobry. Absolutnie wierzę, tylko no. A myślałem, że grałeś w trójkę już. No nie, bo nie chcę takiej kwoty wydawać. Jak będzie to jakieś przecenie, to sobie pogram. No mówię. Dla mnie to nie jest adekwatna kwota do tego, co gra oferuje. Natomiast jeśli chodzi o sam ten reboot i w ogóle, no to kurde. Czas najwyższy, jakby ja chcę zobaczyć Mortal Kombat w dobrym wykonaniu. Mieliśmy tylko ten Mortal Kombat 1, które było wiadomo jakie. Znaczy no, Mortal Kombat Annihilation jest oczywiście specyficznym filmem, który można obejrzeć wiadomo jak. Ale potem była cała masa prób podejścia do Mortal Kombat, jakieś serialowe, fanowskie... Był ten taki dziwny, nie wiem, czy to był miniserial, czy chyba film krótkometrażowy, ten, gdzie przerobiono te postacie na takie realistyczne wersje i to było A potem i tak od tego... Nie. To było tak, że był trailer, w którym przerobili te postacie na realistyczne i miałeś ten motyw, gdzie Baraka to jest jakiś tam chirurg, który sobie zrobił jakieś tam operacje, a potem jak już przyszło co do czego i zrobili z tego ten taki serial fanowski, którego parę odcinków widziałem, to nie, Raiden był dalej bogiem piorunów. Czemu nie? Tylko siedział w psychiatryku. Okay. Ale potem poprosił jakiegoś pacjenta innego, żeby go poraził, żeby go tam na elektrowstrząsy zabrał i go przeładował i wyszedł. I Infinity Bogdan pisze dalej. Nie wiem czemu, ale za dzieciaka wolałem drugą część. Ja nie dziwię się, bo druga część ma tę zaletę, którą ma wiele rzeczy, które się podoba za dzieciaka, czyli kupę postaci. Więc jak widzisz tłum postaci, które kojarzysz skądś tam, to automatycznie to jest najlepsza rzecz ever, nie? Więc one się już mówiliśmy, że Spider-Man ten animowany tak działał i tak samo Anihilacja działała. No. One się pojawiają tylko po to, żeby swój ten signature move zrobić i no, tyle, i żeby narrator powiedział z tyłu Cyrax nagle, nie wiadomo dlaczego. Bo... Ja pamiętam jak ten któraś tam postać biegała po tych jakichś katakumbach i nagle takie w tle reptile. Ciekawostka, reżyser Mortal Kombat 2 odpowiadał za fantastyczne zdjęcie do The Conjuring. No to jest prawda i to jest gość, który generalnie ma dosyć dużą filmografię, jeśli chodzi o bycie tam tym dyrektorem fotografii. I on w ogóle zaczynał od zdjęć do Laleczki Chucky 3, potem zrobił zdjęcie do Hot Shots 2, więc tutaj całkiem spory skok, jeśli chodzi o tematykę. Potem była Maska, potem Mortal Kombat, potem ten chujowy film parodiujący Jamesa Bonda ze Zim Nissenem, to się nazywało Spy Hard w polskiej wersji, najlepszy polski tytuł ever. Szklanką po łapkach. To tak, cudowne. No a później dostał szansę na wyreżyserowanie filmu, no i tym filmem był Mortal Kombat Anihilacja. Więc wrócił z powrotem do robienia za operatora. I między innymi później jeszcze innym filmem, który reżyserował, był Efekt Motyla 2. Więc no i był lepszy niż jedynka, więc no nie, chyba trójka była lepsza niż jedynka, no nieważne, w każdym razie gość generalnie cały czas raczej służył jako operator, czas do czasu robiąc filmy i jako operator miał naprawdę, mówię, to naprawdę solidne portfolio, nie? Tam później jest jeszcze właśnie Insidious dla Jamesa Wana, Piranha 3D, które była super filmem, no właśnie The Conjuring 2, no i później z racji pewnie tej zasług dla uniwersum Conjuring, no to dostał też możliwość wyreżyserowania filmu w ramach tego uniwersum i tym filmem była Annabelle, która była kurwa do niczego. Więc, no i od tej pory go się reżyseruje jakieś filmy, ale nie kojarzę kompletnie tych tytułów. Wolves at the Door, Wish Upon i The Silence. Ale to raczej przychodziło bez echa. Okej, ten ostatni na Netflixa. No, także ciekawa kariera swoją drogą. Jakby może się pochwalić naprawdę świetnymi zdjęciami, a przy okazji wyreżyserowaniem Mortal Kombat Anihilacja. No, jeden z najlepszych filmów w historii, bo uwielbiam ten film. Każdy ma swoje talenty i no... Niektórzy próbują też, się w innych rzeczach i też,
też symptomatyczne dla tych operatorów, nie? Że oni robią na jakieś dobre rzeczy, nawet jak są uznani, to zawsze mają tak, że mają ten ciąg, że chcą coś swojego zrobić. Więc najczęściej studio im daje jakieś, wiesz, Król Skorpion 17 czy coś takiego, żeby się sprawdzili, nie? I co jakiś czas wracają po prostu, w międzyczasie zajmując się tym normalną pracą. Tak, to ciekawe, nie? Że w sumie od czego to zależy w zasadzie, nie? Znaczy, no, zależy od talentu pewnie i od tego, ile się nauczysz na planie, robiąc te inne rzeczy, ale masz ty jednak historię sukcesu, gdzie masz, nie wiem, scenarzysty na przykład, który robił scenariusze do jakichś tam filmów, a później przeskoczył do robienia filmów i okazał się równie jeśli nie bardziej utalentowany, nie? Jak Lee Whannell na przykład. A tu masz typa, który jednak no, był operatorem. Wydaje się, że to jest dużo bliższe w reżyserowaniu niż pisanie scenariuszy. No i najwyraźniej, no, nie miał tego czegoś, żeby robić porządne filmy. Albo miał pecha, bo dostawał takie gówniane projekty, z których nic nie dał rady wyciągnąć. Nie? Może gówniane scenariusze dostawał do adaptacji. Do zrobienia. A że nie umiał sam ich napisać, no to... No, wiesz, no. No dobra, to w takim razie lecimy dalej. Okej, bo to jest pewnie, nie, to z tego samego dnia, ale Bogdan się jeszcze raz wita. Cześć Bogdan, dziękujemy za swoje wszystkie tipy. Jakie są wasze ulubione filmy romantyczne oprócz pierwszego Terminatora? To mieliśmy ostatnio przy okazji innego pytania, ale Oscara wtedy nie było, więc Oscar, jakie są twoje ulubione filmy romantyczne? Byłem. To nie, to Radka nie było chyba wtedy. No. Nie było. Kurde, kogoś nie było. Wszyscy gadaliśmy o tym. Okay. Dobra. No dobra, trudno. Dobra, to pomijemy, słuchaj, no bo odpowiadaliśmy na nie ostatnio, mówiliśmy właśnie o komediach romantycznych i o generalnie filmach z romansami w tle. Mój typ, jeśli was to interesuje, to Moonrise Kingdom Wes Anderson. To dobrze, że Marty nie ma w sumie. Co myślicie o ostatniej scenie z Jojo Rabbit? Tak a propos nie wiem czego, ale okej. Okay. Taniec w Jojo Rabbit? Fantastyczna scena. Ale propos romantycznych filmów? Ta scena, kiedy Jojo zabija Hitlera? Super, uwielbiam. Moja ulubiona. Nie, ale ostatnia scena z Jojo Rabbit jest fantastyczna. To jest tak, jak taka Waititi potrafi domknąć. Jest to dopełnienie tego, tej całości. I no, nie wiem, ten film jest tak dobrze skonstruowany, zarówno pod względem scenariusza, jak i reżyserii, że jakby, no kurde, nie dało się chyba perfekcyjniej tego skończyć. Tyle. Ja doceniam bardzo nawiązanie do wybitnego filmu Shane'a Blacka, Ostatni Scout. Last Boy Scout, gdzie bohater obiecał również, że na koniec zatańczy, jak wszystko załatwi całą sprawę i na końcu tańczy. No i tutaj jest podobnie bardzo i też ładnie. No u Shane'a Blacka to było wiadomo, że lepiej, bo to Shane Black, ale tutaj też bardzo dobrze. Okej. Okay. Znaczy ja w ogóle strasznie lubię, jak film nie mówi, tylko pokazuje i trochę ubolewam nad tym, że coraz rzadziej generalnie twórcy idą za czymś takim, ale te wszystkie sceny, gdzie w zasadzie nie potrzebuje żadnych słów i wystarczy, że jakby widzisz, co się dzieje i jesteś w stanie odczytać emocje i motywacje i tak dalej, są na wagę złota. To działają dużo mocniej niż słowa, no. Jakby to też jest było zasada musicali, jakby jak bohater ma wyrazić swoje głębokie emocje, to zaczyna śpiewać, a jak nawet tego nie może zrobić, to już jest sama muzyka, bo to wiadomo, że każdy jest kolejnym, mocniejszym wydźwiękiem, nie? Ja w ogóle też lubię, jak to właśnie jest, że jak bohater coś obieca, że coś się stanie i to później jest taka kropka nad i, nie? Że to się dzieje. Czujesz takie, jest, udało się. Jak powie na przykład w pierwszej scenie, że wsadzi złoczyńcy kij w dupę, to jak na koniec mu wsadza ten kij w dupę, to jestem szczęśliwy. Znaczy tutaj tego nie było, nie? Ja chcę, że niech też nie myśli, kto jeszcze nie oglądał, tutaj nie będzie takich rzeczy. No, oglądaliśmy wczoraj Clash of the Titans, ten z 1981, a później ten remake z 2010 roku i kurwa macie, to widać dokładnie, jak wiesz, jak zmienia się, nawet nie tyle sama publika, co właśnie podejście twórców do publiki, nie? gdzie w tym starym filmie jakby on jest taki prosty i właśnie niewielką liczbą środków opowiada tę historię, nie? Jak trzeba pokazać, że bohater odchodzi i dziewczyna za nim tęskni, to... No? Hadesa Ray Fiennes grał w tym tak, 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 kurde, tak, mieli tak. Liama Neesona, mieli tego i takie gówno wyszło po prostu. Ale w ogóle a propos tego naszego ostatniego materiału Władcy Pierścieni, to był film, który myślę, że mocno chciał na tych oparach popularność Władcy Pierścieni iść, no bo masz tą wędrówkę daleką, gdzie spotykają po drodze jakieś tam potwory i masz tą gwiazdowską obsadę i tak dalej, ale to kompletnie nie grało. Właśnie najlepsze jest to, że obejrzeliśmy to w kontraście z tym filmem, który już w latach 70. był przestarzały mocno, ale dużo lepiej sobie radził, generalnie z opowiadaniem tej przygodowej historii, bo właśnie nie próbował ci wyjaśniać absolutnie wszystkiego, nie próbował kombinować i komplikować spraw, nie? No ale... Najlepsze jest to, że na przykład w tym nowym filmie jest Czarny Pegas i nie lubię, jak mi się zmienia kolor skóry moich postaci oczywiście tutaj filmowych,
wspaniałych, ale po prostu byłem zaskoczony, jakby inaczej, chciałem dojść do tego, dlaczego jest czarny Pegas tutaj, nie? I zacząłem sobie kombinować, mówię, kurde, nie wiem, może dlatego, że inne Pegasy są białe i chcieli pokazać, że ten Pegas jest też czarną owcą, jest tym takim odmieńcem i jest inny, tak samo jak ten główny bohater i tak dalej. I dokopałem się do wywiadu z Louisem Leterrierem, który reżyserował ten film, powiedział, że bo chciałem to zrobić trochę inaczej. Okej, super. Brawo, gratuluję. Ja w ogóle cały ten potok tych filmów właśnie związanych z tymi bogami greckimi, egipskimi, który był w pewnym momencie, właśnie były dwie części tego Clash of the Titans, było to Immortals, gdzie pierwszy raz widziałem Henry'ego Cavilla, pięknego, i było jeszcze i podsumowanie idealne, creme de la creme, czyli bogowie Egiptu. To było, Jeszcze był Percy Jackson po drodze też. No tak, tylko to jednak trochę inne, Young Adult, nie? A to są takie, wiesz, takie naprawdę miały być przygodówki właśnie w stylu Władcy Pierścieni, nie? Że bogowie chcą z ludźmi coś tam, trzeba ich pokonać, walczyć. W międzyczasie jeszcze był ten właśnie Herkules z... Pompeje, jeszcze było to, jeszcze nie o bogach, ale byli ci Pompeje. Pompeje to było? To co Wezuwiusz eksplodował. To z tym Kitem Harringtonem. Ale to ja już pomijam późniejszych tych obsady, ale właśnie jak popatrzysz na Clash of the Titans, super obsada. Popatrzysz na... poza samym Worthingtonem, bo to był dziwny moment, kiedy ktoś chciał zrobić z niego gwiazdę. Kiedy myśleli, że on będzie nowym bohaterem kina akcji, jakim w stylu, wiesz, tych starych właśnie, Schwarzeneggera, Van Damme'a, tych największych. I on we wszystkim grał w pewnym momencie, w ciągu kilku lat, a później zupełnie zniknął, nie? Bo był tak bez charyzmy totalnie. Ale popatrzysz na to Immortal, czy jak się nazywało, tam oczywiście Mike Rourke grał chyba głównego złego, więc różnie, ale na przykład był Luke Evans, był Henry Cavill, nie? Widzisz, kurde, znowu fantastyczna obsada. Z samym Worthingtonem jest związana dosyć dziwna historia w związku z tym filmem, bo w tym oryginalnym Clash of the Titans była metalowa, mechaniczna sowa, którą Zeus poprosił Atenę, żeby wysłała sowę na pomoc Perseuszowi, i Atena stwierdziła, że chuj, nie będzie się rozstawiać ze swoją sową, więc zleci Hephaistosowi, żeby zrobiła taką metalową, mechaniczną, i ona się nazywała Bubo, bo Bubo to jest łacińska nazwa puchaczy. Taka ciekawostka. No i ta sówka sobie lata, ona jest jak Artuditu, nie? Lata sobie, pomaga różne i robi bip, 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 i jest takim tutaj maskotką tego filmu. No i reżyser, generalnie twórcy tej nowej wersji, chcieli też to wykorzystać, nie? I chcieli użyć tego symbolu w zasadzie tego starego filmu. Ale Sam Worthington był bardzo przeciwko temu, nienawidził kurwa tej małej sowy, więc jest tylko małe cameo. I ta sowa miała mieć rolę w ogóle w tym filmie, ale Sam Worthington tak bardzo nienawidził tej sowy, że na każdym kroku mówił, że ją zniszczy i wyrzuci, i... Ja się chyba bał po prostu konkurencji, że mu ten metalowy ptak zabierze po prostu cały spotlight. Tak, jaki sowiz. On po Terminatorze może miał jakiś Wietnam w głowie, że jak widział coś metalowego, robota, to... Więc generalnie przyszło do tej historii jako walka tutaj sama Worthingtona z metalową sówką, i w końcu została wypisana z tego filmu w związku z tym. Ona chyba szkoda, bo myślę, że ten film by skorzystał. Bo tam była chyba scena, że oni gdzieś tam jakieś szpargałek znaleźli. Tak, to tak, że użyj tego, nie, zostawmy to tutaj. To dobrze, że zniknął sam Worthington. Ma za swoje, że się sobie dojdzie. No, a Bubo cały czas jest w pamięci tutaj. Awatar jest robiony nowy, tak? W ogóle tak się zastanawialiśmy, nie? Że co teraz, wiesz, Cameron utknął z tym samym Worthingtonem i co on zrobi? I ja się nie dziwię, jak, wiesz, on, nie wiem, zginie w pierwszej scenie i będzie jakiś nowy bohater, żeby tylko się go pozbyć. Będzie jak zrobi ten myk na G.I. Joe, nie? Gdzie mieli Channinga Tatuma, który też, mówisz, będzie znowu bohaterem i w pierwszej scenie... Eksplodował chyba, czy coś tam, Kurczę, ja pamiętam, jak właśnie była ta przerwa z filmami Worthingtona, nie? Że on nagle grał właśnie we wszystkim, nie? Ten Terminator, wszędzie się pojawiał. Nie, wszystkim był. Jaki był, ale później był ten moment, że była właśnie przerwa, i ja go zobaczyłem wtedy w tym Hacksaw Ridge, tego chyba Gibsona, nie? Gdzie on grał tego żołnierza, i nagle, wiesz, ale miał tam naprawdę dobrą rolę, nie? I nagle widzisz, kurczę, chłop, po co on grał w tych akcyjniakach? Może, nie wiem, dla niego było większe kino przeznaczone, a on nie, będę napierdalał Terminatory. Ale z drugiej strony, wiesz, to jest epizodyczna rulka, gdzie ma być tym typem, który ma w sumie jedną emocję, i zagrał. Więc może on po prostu ma dosyć mały range i akurat tam się świetnie sprawdził, no. Dobra, słuchajcie, wracamy do pytania od Bogdana. Podacie przykłady najwspanialszych przyjaźni z dowolnego dzieła kultury? Mój typ to Mr. Satan i Buu z Dragon Balla. Relacja Vegeta i Goku to nie jest przyjaźń? To jest przyjaźń. Jest, oczywiście, przyjaźń. Że tak. Szczególnie w Super to pokazali. W Super to już oni są totalnie bros i zawsze idą razem napierdalać. Już tam to już jest totalne mega bros. Ale najlepsze przyjaźnie...
Ja bardzo lubię tę filmową przyjaźń, filmową głównie, tutaj może zawężę to z Xaviera i Magneto z filmu Singera. Wiecie, rywalizacja i przyjaźń i tak dalej, i byli głównie, Magneto był głównie wylany w tych filmach, ale całkiem fajnie zrysowano to, że to teraz w komiksach też doskonale działa, od czasu jak ta cała gnosza ruszyła, to teraz właśnie Magneto i Xavier, oni są prawie biodrami złączeni, wszędzie razem chodzą teraz. Lubię ze starych westernów przyjaźnie. Tych wszystkich Hawksowych, gdzie wiesz, Rio Grande, znaczy Rio Lobo, Rio Bravo, Eldorado, tam są piękne przyjaźnie. John Wayne się zawsze z kimś tam buja, z jakimś młodszym, z jakimś dziadkiem i z jakimś alkoholikiem. I w każdym filmie jest to samo. I to są najpiękniejsze przyjaźnie, bo masz taki, wiesz, całe spektrum takiej typowej przyjaźni. Jakbyśmy nas tutaj mieli podzielić, pewnie też. Nie wiem, kto by był alkoholikiem, ale to Łukasz chyba najbliżej. No, ale to bardzo lubię i lubię te wszystkie z lat 80. Te takie, wiesz, takie typowe buddy movie, jak Zabójcza broń, nie? Takie, które się opierają na mocnych różnicach między partnerami, nie? Albo no, Stallone i ten Tango i Cash, też piękna przyjaźń. Taka, wiesz, które się budują, które rosną na właśnie takich przeciwieństwach, że oni się muszą nauczyć współpracować. No, ja bardzo lubię jeszcze tylko powiem, że lubię ze Szklanej Pułapki tego Malena i Johna McClane'a, bo to była piękna taka przypadkowa przyjaźń, że mu zrzucił trupa na auto i później musieli się ratować. Ja aż tak nie jestem fanem tych właśnie wszystkich, wiesz, późniejszych Rush Hour i tak dalej, tych które na tego typu... No nie, no tych było. Późniejszych to jebać. Ja mówię te porządne. Okej. Hannibal Lecter i Clarice Sterling. To jest też ciekawa przyjaźń. Nie. Czubaka i Han Solo. Czubaka i Han Solo. O. Szczególnie w tym filmie Solo. Tam to widzisz, wymyślił mu pseudonim, w ogóle wszystko to było. Nie, jeszcze dodam tylko, że serialowych przyjaźni Ron i Leslie z Parks and Rec. To jest super przyjaźń. O, tak. Piękne. I ona tak w ogóle te wszystkie przyjaźnie tak się, wiesz, rozwijają świetnie w Parks and Rec. No. Jak masz też tą Audrey Plaza i Swansona, nie? I wszystkich. I wszystkich, tak. No, jeszcze Sally i Nathan Drake, o. O, Sally i Nathan Drake jest fantastyczny. No, jeżeli mam o komiks zahaczyć, to wiadomo, jest Luke Cage i Iron Fist. Oni zawsze mają fantastyczne akcje. Ale ogólnie wydaje mi się, że w komiksach często się pojawia fajny motyw, jakiś taki naprawdę spoko napisanej przyjaźni. Na tą chwilę jakby nie przychodzi... Wiem, ciężko to już o przyjaźń zahaczyć, bo bym powiedział Brock i Venom, ale to jest trochę coś więcej niż przyjaźń. O, to jak z Marvelka, to Bucky i Cap. To jest piękna przyjaźń. Też piękna, no odnaleźli się po latach. I najlepsza przyjaźń, Lenny i Arthur Morgan. Nie no, Arthur i Jose. No, Jose, tak, no. ale z Lennym to zawsze tak fajnie. Lenny. Fajne są te wszystkie opcje dialogowe, które możesz mu tam rzucić, jak przychodzisz koło niego i tak, Lenny, jesteś spoko, nie? Dobrze sprawdziłeś ostatnio, tak trzyma. Ja w ogóle przyjaźń Arthur Morgan z każdym. No, on nawet został głównym liderem tego ruchu feministycznego przez to, że chciał komuś pomóc, bo jest przyjacielem nie wszystkim. Tam jeszcze doszedłem. Nie byłeś tam jeszcze? Nie, doszedłem do czwartego rozdziału, doszedłem do miasta. Jak po mieście zaczynasz chodzić, to dalej już nie grałem. Ej, niedługo nam się skończy ten tryb, że w każdej rozmowie nawiązujemy do Red Dead Redemption. Góra, niedługo nam się gra skończy. No. No dobra, to lecimy w takim razie dalej. Okej. Czy ostatnie pytanko od Infinity Bogdana. Czy sam to prawdziwy bohater Władcy Pierścieni? Nie, Gollum. No come on, oczywiście, że Gollum. Tak, zakończymy, idziemy dalej. No Gollum, proszę cię. No. Kto zniszczył pierścień? No? Okej. Jakoś można tak to interpretować. Proszę cię. Ale gadaliśmy, to jest też ten motyw, który też już poruszaliśmy, nie? Gadaliśmy o Władcy Pierścieni, to ja też rzuciłem ten temat właśnie, że Frodo jest takim sobie protagonistą i potem już był... No go niosą tam, no bo właśnie tak naprawdę ta podróż to Frodo tam jest tym typem, co se idzie, a sami Gollum robią robotę, no. A to jest historia drużyny, nie? Bo jednak ci wszyscy się zmieniają w trakcie, nie? I tak jak, no to jest dokładnie ten motyw drużyny z Campbella, nie? Że ktoś ma tam mieć jakąś przemianę. No to kurczę, w sumie Frodo najmniej, ale on dalej jest częścią tej drużyny, nie? Tej ścisłej, którzy się zmieniają. No dobra. I w takim razie teraz mam pytanko od użytkownika Krwawa Maczeta o poranku, a obok to Skart. Bo też tego się dotyczy pytanie. Mamy osobne pytanie do Mini Dratka. Top 3 slasherów, które nie są częścią serii.
My Bloody Valentine na pewno. No mieli czas remake'u jako serii, w ogóle, bo wszystko miało remake. A cudowny jest setting tego filmu, wiesz, że ta wioska górnicza, nie? No. To jest piękne. No i ta kopalnia oczywiście. No. Behind the Mask, The Rise and Fall of Leslie Vernon, to jest też tak, sposób, tak, tak. The Burning nie miało chyba kontynuacji. No. Też bardzo dobry. Ewentualnie April Fool's Day na przykład, no. Bo to był ten film, który jako jeden z pierwszych zaczął się trochę bawić i śmiać z tych slasherowych motywów. Nie? I Happy Birthday to mi też było świetne i chyba też nie miało kontynuacji, ile dobrze pamiętam. Mhm. No to proszę bardzo. I pytanie do Oscara, żeby się nie nudził. Grałeś w Artifact? Podział planszy na trzy części to świetny pomysł, który może być ciekawie rozwijany w innych grach. Nie wiem, o czym mowa. No, musisz oddać legitymację tutaj pobytu w piwnicy. Artifact. Podział planszy na trzy części mnie tutaj zafascynował. O co chodzi? W sensie trzy osoby mogą grać? Tak, trzy. A, okej, okay, dobra. Karcianka. Tak, cyfrowa gra karciana, kolekcjonerska, opracowana, wydana przez Valve. No to jakieś wsparcie nie mają. Nie, to, że ja lubię grać Magicka, to nie znaczy, że jestem fanem karcianek ogólnie. Nie sprawdzam każdej. To jest z League of Legends, która jest teraz cholernie popularna, też w życiu w to nie grałem. Nie planuję. Znaczy, no widzę, że to jest relatywnie popularna gra, więc okej. Pytanie jest uzasadnione, nie? No, ale jest tyle rzeczy do wyboru, że no, nie da rady grać we wszystko. No dobra, to lecimy w takim razie dalej. No dobra, w sumie myślę, że to jest równie dobry moment na zadanie tego pytania, jak i każdy inny. Terry, co sądzicie o anime Your Name oraz Silent Voice? Coś? Nie widziałem. Przepraszamy cię, Terry, ale kurczę, nie jesteś najlepszym tutaj zbiorem ekspertów, jeśli chodzi o anime. I to te, nie wiem, może to są super popularne tytuły, ale nawet mi nic nie mówią. Może Radek znasz po prostu japoński oryginalny tytuł i nie kojarzysz tutaj tego anglojęzycznego. Kurczę, pewnie się okaże, nie mam telefonu przy sobie, bym sprawdził i pewnie by się okazało, że kojarzę, ale w tej chwili dużo jest anime z name w tytule. Kimi no Nawa. Jeśli znasz, to... A o czym to jest? Od Makoto Shinkai. A jest krótki opis jakiś? No już patrzę. Fabuła. Licealistka Mitsuha mieszka w wiosce pośród gór w prefekturze Gifu. Mieszka z babcią, młodszą siostrą, pełniąc obowiązki Miko w rodzinnej świątyni i robiąc tradycyjny alkohol. O, to ja oglądam. Jest znudzona własnym życiem i wolałaby być chłopakiem mieszkającym w Tokio. Czekaj, to jest to, co się zmieniają ciałami. I zamienia się ciałami z gościem, który mieszka w Tokio właśnie. Mam to gdzieś na liście do obejrzenia. Okay. Podobno jest bardzo, bardzo fajne, bardzo przyjemne i dobrze jest ten cały wątek rozegrany. Nie jest taki tylko, że wiesz, beka, że o, teraz chłopiec z dziewczyną, chłop przebrany za babę, ale że jest to fajnie poprowadzone i takie delikatne i ciekawe. Więc muszę to skończyć zobaczyć. Okej, a to drugie, Koe no Katachi. I to jest głucha dziewczyna, przynosi się do nowej klasy w szkole podstawowej z powodu swojej niepełnosprawności, jest szykanowana głównie przez Shoye Ishide. Wow, też to ciężki, kojarzy. To chyba temat. To chyba u nas zaczęło wychodzić, o ile dobrze pamiętam, nawet manga. Ale teraz na 100% nie jestem pewien. I też to gdzieś miałem tam gdzieś w tyle do sprawdzenia. Okej, okay, no to dobrze, jakie? Dzięki za przypomnienie. Teraz na pewno przesunę, żeby szybciej się zapoznać. Dobra. Kolejne pytanko. Hej, hej, to Lin Kuei. Serio. Okej, to muszę już się wczuć. Serio? Łzy Pokemonów wskrzesiły Asha? Dodatek wszystkim usunięto wspomnienia, tak jakby nic się nie wydarzyło? Give me a break with that bullshit. Okej, co się stało? Ja nie wiem, jak zareagować. Ja, no przepraszam, mi łza poleciała, jak był pierwszy film o Pokemonach i siłą miłości udało się przywrócić Asha do życia. No tak, tak. A ja myślę, bo że Pokemon zaczął płakać i okazało się, że łzy Pokemonów mają tutaj właściwości uzdrawiające. I ja myślałem, że teraz jak Ash w końcu wygrał tą ligę, nie? Co miało być niemożliwe do zrobienia i w końcu mu się udało, że oni po prostu zresetowali wszystko. Że się popłakali i wiesz, i wszystko wrócili do podstaw. Tak, wrócili do podstaw. I znowu nie wygrał. Nie, to był błąd, nie? No i co teraz? No. Kolejne 18 lat. No dobra, to lecimy w takim razie dalej. Ja popieram jakby ten sentyment tutaj, że to był troszkę bullshit, ale z drugiej strony była wzruszająca scena. Jak byłem mały i widziałem to po raz pierwszy w kinie,
No, dopiero potem sobie uświadomiłem, że w sumie można trochę inaczej rozwiązać niż łzami Pokemonów. Okej, okay, teraz mamy serię pytań od Kuby Kwaśniewskiego. Cześć, chciałbym pozdrowić całą ekipę napisów końcowych, a szczególnie Oskara, mojego ulubionego youtubera. Dziękuję. Oskarze, dawno temu, w odcinku pierwszym Poczty Komiksomaniaka. Jezu, to już historia. Pytałem ci o Sama Andersona. Teraz będzie podobnie. O, więc spokojnie, nie musisz pamiętać, co tam się działo. To dobrze, nie. Już okay, z dinozaurami teraz pamiętam, jak nagrywałem. Musiałeś odpędzać jakieś tam raptory, które przybiegały podczas nagrywania. Dobra, i teraz mamy te właściwe pytania. Jak myślisz, czy Sam pojawi się w MCU? I może od razu pytanie towarzyszące. Czy obecność młodego Nova wykluczy pojawienie się Richarda Rydera lub odwrotnie? To zależy, jak bardzo by chcieli w ogóle ugryźć ten wątek kosmiczny, bo jeśli chcieliby zrobić to konkretnie i zrobić, że ten Nova Corps to się robi coś więcej, zresztą tak samo było w komiksie, na początku pilnowali tylko tego swojego Xandaru, a później się zrobili taką prawdziwą galaktyczną policję, a potem ich 4 razy wybili pod rząd. Zresztą w momencie, kiedy to nagrywam, ma być nowy, najbliższy numer Guardians of the Galaxy, który sobie pisze Ali Wing, ma być cały poświęcony Richardowi Ryderowi i tym, jak koleś ma doła, bo mu 3 razy pod rząd policję całą skosili, wiesz, cały korpus i go siedzi, ma deprechę totalną z tego powodu, że on cały czas ma już taki, wiesz, survivor guilt, ale taki podkręcony już do 11. Może to ten moment, kiedy jakąś inną drogę w życiu trzeba by było znaleźć, że to jednak nie działa. Znaczy wiesz, to on przeżywa, to oni robią coś nie tak. No tak, ale może wiesz, niech nie robi nowego, bo oni już są na stawie. Ale on ich nie zakładał nigdy. To jest tak, że on po prostu ktoś inny zakładał, on powiedział, o zakładamy, dobra, to dołączę, no bo... To może nie dołączę. Nie, może nie dołączę, nie? No, w każdym razie, jeżeli w MCU chcieliby zrobić taką konkretną galaktyczną policję, to nie widzę żadnego problemu, żeby zrobić 2 typów. Jeden właśnie tak, jak dokładnie jest w komiksach, czyli że jeden jest na Ziemi generalnie, Sam Alexander to jest ten taki tutaj, wiesz, to pilnuje tutaj Ziemi przed kosmitami w razie czego, no i Richard Rider, który generalnie o Ziemię to raczej nie zahacza, to jest ten typ, który jest zawsze w kosmosie. I wtedy spokojnie możesz zrobić 2. Natomiast jeśli chciałbyś zrobić... olać ten cały wątek i postawić na jednego nowe i zrobić ten motyw, że okej, okay, jest typ, który jest z tego patrolu, ale ma moce, reszta nie ma i w ogóle nie wchodzić w wątek tej galaktycznej policji, no wtedy nie sądzę, że było miejsce dla 2. Więc to bardzo zależy od podejścia i według mnie jedno i drugie jest okej. Okay. I mamy jeszcze też pytanie, które się tyczy Nova Corps. Czy film o Nowach zainteresowałby w ogóle kogoś innego niż koneserów? Koneserów czego? Komiksów, jak rozumiem, Nova Corps. To jest galaktyczna policja, no kurde, ile było filmów, do tej pory wychodzi film o glinach w jakiś sposób zrobiony. Kurde, jesteśmy w pandemii, najlepiej zarabiający film w tym roku to co? Bad Boys for Life. No kurde, cały czas filmy o glinach są w jakiś sposób popularne, jeżeli dobrze je ograsz, możesz zrobić Buddy Cop, możesz zrobić, wiesz, z tego komedię, możesz zrobić całą masę rzeczy. Robisz to w kosmosie, to nawet, wiesz, dla wielu osób to lepiej, w sensie to nie jest tak, że to jest jakiś strasznie skomplikowany koncept, no masz policję kosmiczną i wymyśl coś wokół tego. Ja myślę, że spokojnie muszę się sprawdzić. No, to jest tak, że te filmy o superbohaterach, znaczy te właśnie, nawet nie o superbohaterach do końca, nie, ale te filmy dziejące się w tych komiksowych uniwersach mogą pokrywać wszystkie inne potrzeby kinomanów, bo mogą w zasadzie każdy gatunek tutaj zapełnić, nie? Przez to, jak różnorodne się stały komiksy. Jak tak właśnie jakiś czas temu oglądaliśmy te filmy fantasy, albo teraz właśnie Clash of the Titans, zaczęliśmy zastanawiać też, czemu dzisiaj nie robi takich filmów, nie? Jakby oglądasz tego Clash of the Titans z 2010 roku, widzisz tą gwiazdowską obsadę i zastanawiasz, czemu nikt tego nie robi dalej, nie? Jakby ten film był chujowy, co prawda? A czemu jakby, no, generalnie Hollywood dał sobie spokój po tej całej fali? No też także dlatego, że jak już powstaje ten, nie wiem, jeden rok o mitologii, znaczy jeden film w roku, który jakoś tam tyczy się mitologii, albo jest w tym stylu zrobiony, to jest zwykle film superbohaterski, no bo to łatwiej sprzedać wtedy, nie? I w sumie ostatnie filmy, które odnosiły sukcesy, a miały takie elementy z mitologią, no to były superbohaterskie, nie? Bo Wonder Woman z bogami, którzy faktycznie byli tam, albo Aquaman, który miał tą wędrówkę właśnie po magiczny artefakt, nie? I zresztą Atlantydana była w tle. No, też, Thor, też Thor właśnie. No i Thor, tak, no. Gdzie no, wiesz, że to jest taka konkurencja, gdzie wiadomo, że te filmy będą porównywane, jak się pojawi drugi taki mitologiczny, a wiesz, że na starcie te komiksowe mają tam plus jakby nie patrzeć, już jednak ten Nova Corps został jakoś zaczepiony. Kurde,
John C. Reilly miał fantastyczną rolę i przeżył prawdopodobnie. Zakładamy, że go tam Thanos nie zabił, jak zdobywał ten kamień. Masz Glenn Close, którą możesz dać jako tą szefową, która wysyła ich na misję, wiesz, jakąś ważną, bo masz tego, nie wiem, kosmicznego dealera narkotykowego czy cokolwiek innego. To wiesz, możesz spokojnie przenieść te najbardziej znane koncepty, które działają w kinie doskonale do dzisiaj, zrobić z tego buddy cop i wysłać tam po prostu członków Korpusu Nowa, którzy muszą załatwić sprawę, nie? Czemu to miałoby nie działać? No i tak samo, tutaj też od razu masz na starcie ileś tam widzów, którzy po prostu będą fanami uniwersum, nie? I tego dopiero filmy sprawdzą, a z drugiej strony możesz zrobić faktycznie film, który będzie jak najbardziej odpowiadał wszystkim zasadom gatunku i będzie w 100% mógł się wpisywać w tą konwencję, więc no. Nie, to jest samo graj. Plus ja bardzo bym chciał, żeby był film albo nawet seria, bo wtedy Peter Serafinowicz miałby robotę stałą. Nie, bo Petera Serafinowicza postać zginęła jeszcze w Guardiansach. Pierwszy, nie, tak, przecież jak zabili. Oni tam bronili się przed Ronanem, to on zginął. Nie, to jego brat bliźniak nagle się pojawił. Tak, tak, będzie. Żeby dostał robotę jakąkolwiek. Ja bardzo, bardzo lubię. Garton Sal niestety tutaj szybko kity odwalił. A, no, to prawda. Okej, okay. I kolejne pytanko od Kuby. Widziałbyś kogoś w roli Sama albo Richarda? Nienawidzę tych pytań, przepraszam. Ale kogoś na pewno, kogoś na pewno byś widział. Kogoś widział. Kogoś bym widział, nie? Ktoś byłby spoko. Lepiej ktoś niż nikt, ale... Nie, no to zawsze jest to pytanie, aczkolwiek no przy Samie jak zwykle otwiera się ta opcja, że on jest z mieszanej etniczności i to jest raczej ciężko, pewnie jest milion aktorów jak to zwykle, ale na pewno nikt popularny, kto miałby etniczność Sama, dlatego że jego matka jest latynoską, a nie, to tak jak chyba u Milesa. Nie pamiętam, nie, ojciec był po prostu, ojciec był chyba biały, a matka była latynoską, tak mi się wydaje. Zawsze zapominam, jaki był ojciec. Ale Sama, bo on tam prawie... U Milesa? Nie u Milesa, u Sama. U Milesa to ojciec był czarnoskóry, matka była latynoską, u Sama, matka na pewno jest latynoską, ale co do ojca nie mam pewności, no bo ten ojciec, wiesz, praktycznie jest nieobecny w komiksie. Czekaj, nie, on był biały, bo on był on później był... tym, jak go pokazywali, on był tym z Nowa, nie? Który tam się bujał, jak go pokazywali, to był biały. No to dobra, no to tak, on był biały, członkiem, a matka członkiem była latynoską, tak, więc tak. No, mówię, pewnie jest sporo aktorów, ale na pewno tak, nikt na pierwszym planie, więc to i trzeba by znaleźć młodego kogoś jeszcze, to znowu zawęża oczywiście wybór castingowy, ale myślę, że ktoś by się znalazł. Natomiast jeśli chodzi o Richarda, no to mówię, najbardziej, to jest ten moment, w którym powinien obsadzić najbardziej plain white guy, po prostu takiego typa, co patrzysz na niego i myślisz, że to jest, wiesz... John Smith po prostu, najbardziej typowa gęba, jaką widzisz, ale nie przychodzi mi do głowy nic. Sam Washington. Ja bym chciał, żeby Daniel Radcliffe zagrał. Ja bym chciał, żeby Dan Stevens na przykład zagrał. No, Dan Stevens, żeby zakotwiczył gdzieś tam na dłużej. Dan Stevens cokolwiek, albo Charlie Hunnam. To są dwaj aktorzy, których chcę jeszcze w MCU w jakiejś fajnej roli. Na Richarda mi Dan Stevens bardziej pasuje niż rzecz. A jeśli chodzi o Sama, no to kurczę, Disney ma całą fabrykę tych młodocianych aktorów, więc i wszyscy umieją tańczyć, śpiewać, grać i są tam. Tak, to byłby tak ktoś, dalej, o kim więc... nie słyszeliśmy teraz, ale na pewno. Ale w komentarzach byśmy mieli, no super, był w tym serialu, tak, i tak dalej, no, tak jak to zwykle bywa. No, jakie wątki mogłyby być poruszane w potencjalnych filmach o tych postaciach? Może jakiś team? No, team up. Nie no, u Richarda to zawsze podkreślam, to jest jeden wątek, czyli wątek przeciętności, tak? Czyli że to, że jeszcze jesteś w liceum i wszyscy wokół ci mówią, ale do kim będziesz w przyszłości, nie? No to w czym jesteś dobry, nie? No to kurde, kto tam wie takie rzeczy? I oczywiście pokazać Richarda jako już tego starszego typa, ale dać mu te flashbacki, nie? Że to jest ten typ, który nie mógł się w życiu odnaleźć, bo po prostu... W niczym nie był słaby, w niczym nie był dobry, ale i jakby większość z nas jest w liceum, myślę, na takim etapie, kiedy już masz planować swoje życie, w sumie tak nie czujesz się w niczym wyjątkowo dobry i w niczym wyjątkowo słaby, większość jednak tak ma. I spokojnie... Tylko w liceum. Później jeszcze bardziej, spokojnie poruszyć ten wątek, wydaje mi się, pójść w tą stronę, albo ten drugi wątek, kiedy typ... miał być w kosmosie, ale stwierdził, że już że nie chce, żeby zostawać na Zendarze, bo zrobić ten motyw, że Nowa na razie to tylko Zandar i nie może być tam gdzie indziej. I wrócił do domu i go życie ominęło, nie? Ten motyw, który był świetny w... co do The New Warriors doprowadziło, kiedy wraca Richard na Ziemię, wszyscy, nie skończył liceum, wszyscy jego znajomi już są, wiesz, dużo dalej od niego, już tam są jak na jakichś studiach,
rok czy dwa dalej, a on może co najwyżej burgery przerzucać. I jest to typ, który, wiesz, miał supermoce, walczył z kosmicznymi zagrożeniami, walczył z tym Sfinksem, co tam zakrzywiał rzeczywistość i w ogóle, a teraz nie ma mocy, życie go ominęło i, wiesz, i jeszcze ma taki sobie kontakt z rodzicami, więc to spokojnie może ruszyć. Jeśli chodzi o Sama, no to chyba wątek nieobecnego ojca i tego idealizowania ojca, albo tego motywu, w którym, wiesz, ojciec był pijakiem i w końcu czy był pijakiem, czy był tym kosmicznym bohaterem i to znalezienie czegoś po środku. Też jest sporo takich filmów, gdzie ktoś musi odkryć, kim był jego ojciec tak naprawdę, nie, bo miał z nim słaby kontakt. To wydaje mi się, że to też mogłoby zadziałać. Na przykład Strażnicy Dwójka. Na przykład. Tylko tutaj trochę inaczej by to poszło, ale generalnie tak. No, to są te filmy, które też działają w jakiś sposób. Okej. Okay. I pytanie z troszkę innej beczki, to ostatnie od Kuby. Grał ktoś z was może kiedyś w LoL'a albo w Overwatcha? Życzę zdrówka. Również życzę zdrówka. Overwatcha nigdy. Czy w tym czasie się w LoL'a przyda? Grałem parę lat dobrych. I... Ale znowu, to jest dlatego, że to jest gra koopowa. Jakby granie tych solo queue mnie nigdy nie interesowało. To jest generalnie ten moment, kiedy wchodzisz do gry, robisz coś źle i ty kujo, co ty robisz, to psujesz mi rozgrywkę, nie? I tak dalej. Potem oczywiście coś tam się nauczyłem i to na innych bluzgać? Nie, na mnie też bluzgać, zawsze. Podobno jakbym poszedł do wyższych rank, to dalej by na ciebie. Nie ma miejsca, gdzie tego to się nie dzieje. Wiesz, popełnisz najmniejszy błąd i już... Ale jeżeli mogłem grać z znajomymi, ja generalnie taką opcję preferowałem, kiedy mieliśmy jakiś zgrany team, bo generalnie to się gra 5-5, ale jakby są pewne komba, które można robić, nie? I po prostu, jeżeli tutaj inside ten, jest taka pozycja, która nazywa się jungler, która polega na tym, że typ, jak są trzy linie, na każdej stoi jeden typ i tam walczą ze sobą i pomiędzy nimi biega jeszcze jeden typ, który sobie, znaczy biega pomiędzy i próbuje zamieszać coś na tej linii, żeby wyskoczyć, żeby było dwóch na jednego nagle i tak dalej. Tamta osoba musi się zasłonić. To była zawsze moja preferowana pozycja, dlatego że właśnie mogłem ze znajomymi grać i ja byłem tym typem, który właśnie jakby co, wiesz, gość kogoś wystawia albo się cofa, udaje, że dostaje akurat w pierdol i wtedy wyskakujesz i robicie jakąś fajną akcję razem. No bo to była jedna z dwóch ról w tej grze, która najbardziej promuje ten teamplay, jakby samemu nic nie osiągniesz. I dlatego grało mi się fajnie, bo Overwatcha nigdy nie grałem. Ale na LoL'a nie mam już czasu trochę, więc już też nie grałem. Od paru lat. Ja mam nawet Overwatcha na Switcha, bo kiedyś dostałem z czymś tam i zainstalowałem. I popatrzyłem, że jest i fajnie, ale nikt mi się nie chciało grać. Nie, ja muszę mieć taką grę, którą można przejść, Nie, to jest 5-5 grasz. Twoja drużyna cię nie lubi, przeciwników drużyna cię nie lubi, generalnie pamiętaj, wszyscy cię nie lubią, chyba że grasz ze znajomym, to wtedy gra się fajnie, a tak to pamiętaj, wszyscy nie lubią. Nie ma to jak się w świat wirtualny trudów dnia codziennego na chwilkę przenieść, żeby cię ludzie tam też opierdolili. No. Okej, okay. I myślę, że jeszcze z dwa pytanka zrobimy. Ceinił? Czy Ceinił? Okej, okay. Buitosz. Dziękujemy za tip. Na rodzynki i bób. Ja rodzynki poproszę. To ja bym nic. I tak, czy oglądaliście Atlantę? Ja nie oglądałem, ale cały czas mam na liście, że kiedyś koniecznie muszę. Jest tak głupio, że przez tak długi czas nie obejrzałem tej Atlanty. Kiedyś zobaczyłem, wiesz, to pierwszy odcinek i był zajebisty, naprawdę. I super, wiesz, widać, że to jest przemyślane i coś w tobie zostawi, nie? Że ten seans to nie jest strata czasu. Ale gdzieś odłożyłem i wiesz, i do tej pory nie wróciłem. I naprawdę, jest mi strasznie głupio i przesunę sobie jak najszybciej, żeby zobaczyć w końcu. Nie, tak samo. Co sądzicie o serialu Chłopaki z Baraków? Ja trochę oglądałem, jak było na Comedy Central, ale jakoś nigdy mi się nie podobało bardzo. Widziałem memy, okay. Oczywiście. Widziałem memy, bo nie da się nie widzieć memów. Wiesz, wszędzie latają w necie, ale nigdy nie oglądałem. Znaczy, to było okej, ale właśnie recykling tych samych dowcipów i tych samych sytuacji mnie trochę zmęczył w którymś momencie. Po prostu, no, jakby... Wiesz, to jest taki serial, który powinien mieć krótki naprawdę termin, znaczy mało odcinków, nie? Tak jak, nie wiem, Garrett Marenti, Dark Place, czy coś w tym stylu. Ewentualnie serial, który po prostu oglądasz w telewizji, no, oglądasz go sobie co tydzień i wiesz, no, nie przeszkadza ci tak bardzo to, że odcinki są powtarzalne, no bo no, oglądasz to z dużymi przerwami, nie? Jakby chcesz, żeby to dostać to, co lubisz. Ale szczególnie, gdy to się przyniosło na Netflix na przykład, no to
nie wiem. No ale wiem, że ma swoich fanów, więc okej. Okay. Nie bawiło, jak oglądałem. Było naprawdę spoko, ale też to jest ten serial, który jednak gubisz po jakimś czasie, nie? Trochę zobaczysz, no, odkładasz i później już nie wracasz najczęściej, bo wiesz, co tam się stanie mniej więcej, nie? I no, nie masz po co wracać. Tam jedyne jakieś większe zmiany były wywoływane tym, że nie wiem, jakiś aktor rezygnował albo umierał albo coś takiego i no tak, bo to już 170 lat leci, więc no, też trzeba to brać pod uwagę, nie? Że nikt tego nie nadrobił, żeby chciał zacząć od początku. I ostatnie pytanie od Seinila. Wasze zdanie o Filthy Franku. Okej, okay, ja mam zdanie o Filthy Franku, bo to był jeden z tych takich charakterystycznych, internetowych skeczy, może powiedzmy postaci, które zostały stworzone tutaj, fikcyjne. I to jest typowa historia w internecie, gdzie był typ, który odgrywał postać, która miała być właśnie, no, jak sama nazwa wskazuje, miała być bardzo odpychająca i bluzgać i rzucać jakieś rasistowskie uwagi i tak dalej. I oczywiście publika nie załapała ironii zupełnie i po prostu fanbase się zrobił z postaci, które się utożsamiały z tą, znaczy z ludzi, które się utożsamiały z tą postacią, więc autor musiał po prostu potem odkręcać i starać się być jak najbardziej tutaj czytelnie tutaj swój przekaz zilustrować. A to było zabawne przez jakiś czas, ale właśnie to też mnie znudziło. Nie kojarzę tego, ale jak sobie myślę o tym, co mówisz, jakbym dzisiaj zobaczył sketch Monty Pythona, ten Prejudice, to też widzę, że pewnie by tak się stało. Masa ludzi by stwierdziła, że o, spoko, wreszcie im powiedział. Wreszcie powiedział tym wszystkim, których nienawidzę. No, takie czasy. Znaczy, dzisiaj się trochę trudniej ogląda, biorąc pod uwagę, że większość członków Monty Pythona to są mocno konserwatywne osoby i generalnie byśmy się z nimi nie zgadzali w wielu kwestiach, ale wiesz, że to była parodia. Jednocześnie wiesz, że to była parodia. Nikt nie mówił tam za serio. Michael Palin był spoko. Jest spoko. No, dalej spoko. A to jakby nie patrzeć, był jego sketch, więc... Okej, dobra, to ma sens. Jeśli kojarzycie Filthy Franka, to jest ten, jeśli kojarzycie tego gifa z typem z wielkim zegarem, który krzyczy, że jest time to stop, to jest między innymi Filthy Frank. PS, Oscar, Horda czy Przymierze? Horda. Tylko Horda, nie Przymierze, to leszcze są w ogóle. Wracam tak, niedługo wracam z Pawłem też i jeszcze ze znajomymi do WoWa, jak wyjdzie nowy dodatek for the Horde, tylko i wyłącznie. Chociaż ja akurat, moja ulubiona rasa to są te pandaremi, to są to takie pandy a la Kung Fu Panda, nie? I oni generalnie są po obu stronach, więc mogą być, ale Horda. Nie, symetryści, najgorzej. coś tym jest. Ale nie, bo oni mają specjalną pasyw taki rasowy, nie? Każda rasa ma jakieś tam swoje dodatkowe umiejętności i oni mają, że jak w tej grze jak zjesz coś, to jedzenie może ci dawać różne buffy. No to pandzie daje dwa razy mocniejsze buffy i dwa razy dłużej to trwa, bo oni lepiej są w kulinarnych sprawach trochę lepiej ustawieni, więc lepiej jedzenie im więcej daje, o tak powiem. I dlatego po prostu ja się z nimi strasznie utożsamiam i dlatego muszę grać pandareny. To dobrze, że gadasz ze mną językiem Red Dead Redemption. To teraz rozumiem, że jak zjesz, to masz buffy, to spoko, to rozumiem, o co chodzi. Ale tu masz mocniejsze buffy właśnie, jak jesteś pandą, więc... No. A ja kiedyś grałem w WoWa. Dokładnie 2,5 godziny, 17 lat temu, czy 16, jakoś tak. No to gra tyle lat. Tak. I wtedy pamiętam, że się jeszcze polowało na te, na pirackich serwerach się grało też. Było, bo mnie kumpel uczył, jak to tam, wiesz, co tam wklepać i te. No to były inne czasy, no. I grałem wtedy, byłem chyba w Przymierzu, ale grałem mrocznym elfem. Oni są w Przymierzu też? Nocne elfy. Nocne, nie są uroczne, tak. Są nocne i są w Przymierzu. A to przepraszam, to nocne. I można było, wiesz co było najlepsze? Że można było salto tam robić. Wszyscy tylko po to, jak ta gra wyszła, to wszyscy brali nocne elfy i przyznam, też zrobiłem nocnego elfa, to była moja pierwsza postać. Tylko dlatego, że jak naciskali spację i wszyscy, generalnie wiesz, logowałeś się, wchodzić do jakiejkolwiek innej rasy, ludzie biegają, robią questy. Logujesz się do nocnych elfów, a ludzie tylko ze spacją ciągle na kurwę, dlatego że od czasu do czasu moja postać robi salto w powietrzu. I po prostu widzisz te gumisie, które zapieprzają. Potem wszyscy robili najlepsze salta. To było piękne 2,5 godziny, bo ja tylko szedłem do tego miasta i patrzcie. Tylko spacja napierdalasz, tylko robisz salto co jakiś czas, tak. I miałem kumpla, który to dłużej grał i miał tam jakiś wyjebany level, to kogoś wkurwiałem i wołałem kumpla, żeby mu wpierdolił. To była najlepsza zabawa. Bo kiedyś jeszcze była taka gra z taką piękną grafiką, to się nazywało, na F to jakoś było, też taka multiplay. Ona miała taką piękną rysowaną grafikę. To było miliony, ale... Tak, ale to było... I ona była na F. Fidget, Fodget, tutaj...
Grałem w pierdyliard MMO, ale to nic mi nie mówi. Ale jest cała masa koreańskich MMO, które mają piękną grafikę, ale generalnie to są tak grinderskie gry, że musisz tam... Nie, może ktoś w komentarzach wspomni. To była taka, że ona naprawdę miała taką malowaną grafikę i pamiętam, że ludzie tym później na Allegro handlowali za grubą kasę, bo brat mojego kumpla się obłowił kiedyś na tym grubo, bo sprzedawał jakieś tam rzeczy i on na tym tyle godzin przeznaczył, że masakra. Ale ja w to też grałem z jakąś godzinę, dwie i też byłem, wiesz, tam na jakimś pierwszym poziomie i wszystkich wkurwiałem, nie? Na tych... I oni chcieli ze mną walczyć, a ja tylko wołałem kumpla i on wbiegał z tym swoim rynsztunkiem i spuszczał ich w pierdol. O matko, jak mnie bully byłem wtedy w tych internetowych grach. World of Warcraft dzisiaj się tak nie da, ta gra jednak mocno się zmieniła i jakby cała... No ja się domyślam, Cała gra jakby zupełnie na inne akcenty jest przesunięta. Więc generalnie dlaczego ją lubię? No dlatego, że to jest ta gra, w której... To jest ten relikt przeszłości, już takich gier nie robią. Nie chodzi o Massive Multiplayer, tylko chodzi, że to jest ta gra, w której jak grasz z znajomymi w koopie, to jeszcze musicie się na role podzielić, bo generalnie jak grasz dzisiaj w większość gier, nawet jeżeli gracie w koopie, to generalnie wszyscy robicie to samo, wiecie, wszyscy jesteście tym typem ze spluwą i wszyscy idziecie i napierdalacie, po prostu możecie się osłaniać i to jest też jakoś tam spoko, ale generalnie wszyscy macie tą samą rolę szczelać. A właśnie kiedyś były te gry, które miały tak zwaną świętą trójcę, czyli jeden gość był tankiem, ktoś tam musiał dodawać damage, a ktoś tam musiał leczyć. I mnie to zawsze jakby dużo bardziej jarało to, że mogliśmy się podzielić i każdy, nie konkurowaliśmy ze sobą, tylko każdy miał swoją rolę w drużynie i się nawzajem wspieraliśmy pod tym względem. I no takich gier już się nie robi, bo ludzie nie chcą grać ze sobą, a taka gra siłą rzeczy wymaga ci tego, że musisz mieć określoną ilość ludzi, bo inaczej nie pograsz, a dzisiaj gry są tak robione, że musisz mieć możliwość grania solo, więc w tym momencie wymuszanie podziału na role jest nierealny, no ale... Bez sensu. Jakby miał mieć przyjaciół, to nie grał w grę, tylko wychodził na zewnątrz, więc... My mamy z Łukaszem MMO teraz, bo sobie wysyłamy zdjęcia z Reddita. No, specjalnie zainstalowałem PS Messages, żeby nawet Red Dead Redemption, jak masz tych kumpli, to i tak wszyscy macie tą samą rolę i wszyscy strzelacie w tej drużynie. O nie, każdy z nas jest inny. Trzecia w nocy, dobrze, jeden ma shotguna, drugi ma pistolet. To właśnie tym się różnią dzisiaj, to właśnie tak wyglądają dzisiejsze koopy. Jeden weźmie shotguna, drugi weźmie snajperę. Zwróć uwagę. Ale my nie będziemy grać w Red Dead Online, to nie o tym. Ja mówię o single playerowej grze, gdzie nawet ta twoja ekipa wszystkich tych Jose, Dutchów i innych, oni wszyscy są generalnie szczelcami. Znaczy wiadomo, pasuje to do Dzikiego Zachodu. Ciężko, że to był healerem, nie? Chociaż jakiś by wysiedł z ziołami, wiesz, pomachał czy coś. Ale generalnie, o to chodzi, że Możesz mieć na przykład kostium zielarza, bo jesteś dobry w zielarstwie. Fantastycznie. Okej, okay. Słuchajcie, to ostatnie pytanko. Brie Larson jest najpiękniejsza. To nie jest mój apel, to jest nick, który naszego tutaj darczyńcy. Co u X-Menów Hickmana? Czy Magneto już wie, że wszystko się spieprzy? Czy Magneto wiedział, że wszystko się spieprzy od momentu, kiedy to powstało, ale generalnie nie. Na razie jakby nic z tą stronę nie idzie. Nie czytam wszystkich serii, bo czekam aż umrą te niektóre, bo one już powoli te umierają, te gorsze, że tak powiem. I już ich czas. Fallen Angels. Coś to wytnie bez kontekstu. Więc ta X-Force ciągle wychodzi i będzie wychodziło. Ale główna seria i był teraz ten tie-in związany z eventem, który teraz trwa, Empire. I ten tie-in był tak fantastyczny. To był motyw, w którym Scarlet Witch, która stwierdza, fuck, zrobiłem kiedyś No More Mutants, to teraz pójdę na Genosze i wszystkich wskrzeszę, którzy zginęli kiedykolwiek na Genoszy, bo na pewno nic nie pójdzie nie tak. To się dobrze skończy. I generalnie wszyscy mutanci wracają tam jako zombie. A ponieważ jest atak w tym momencie takiej rasy roślinoludzi Kotati, którzy atakują Ziemię, no to jest Plants vs. Zombie, siłą rzeczy. I się napierdalają tam na tej Genoszy i jeszcze przychodzą, jeżeli ktoś czytał Hickmana, takie starsze bapanie z takiej grupy Horde Culture, co się tam badają rośliny. I jest generalnie Plants vs. Zombies vs. Old Ladies. Jest taka totalna napierdalana na tej Genoszy i tam się takie dziwne rzeczy dzieją po prostu. Jest ten moment, w którym... W ogóle najlepszy jest ostatni numer, gdzie już dochodzi do takiego wielkiego, wiecie, ma być ten epicki, przedostatni numer, to jest, że coś tam wstaje, wielka bestia i ma być ten finał, zawsze to macie w tych eventach, nie? Że jakby ten przedostatni numer, kiedy już shit hit the fan i w następnym ma być jakiś gimmick, jakaś Deus Ex Machina. Cały ten numer, i to zostało cudownie ujęte, zamiast skupić się na tej akcji, jest o tym, że przychodzi mutant, który żył kiedyś na Genoszy, którego mocą jest to, że może eksplodować i umrzeć.
I przychodzi na Genoszy i znajduje swój odpowiednik zombie, no bo go wrócili do życia tą metodą nowego wskrzeszania, a tamten wrócił jako zombie i siada z nim i rozmawiają sobie o, wiecie, tam to się w tle widać, jak ten, ci X-Meni walczą, nie, te zombie latają, ci roślinoludzie, a co były, to oni sobie siedzą i goś mu rozmawia, jak teraz życie mu minęło, że wreszcie pierwszą dziewczynę pocałował w życiu, tak sobie siedzą po prostu z tym zombie swoją wersją, nie, i rozmawiają po prostu sobie o tym, i tak sobie rozmawiają, tam z tyłu jest jakaś taka rzeźnia i taki bardzo, bardzo fajny odcinek, gdzie po prostu typ sobie rozmawia, jakiego życie temu zombie mówi, jakiego życie mogłoby wyglądać i tak dalej. I na końcu ten zombie wstaje, zakłada jetpack, wlatuje w gębę tego wielkiego potwora, wybucha, bo używa swojej mocy, sprawa załatwiona, nie? A cały odcinek to był tylko o tym, że oni sobie siedzieli na górce i sobie gadali. I to jest był finał. A jego mocą było to, że on wybucha i mógł raz eksplodować i to i umiera. To była jego moc, tak. On może od siebie sadzić. Skąd on wiedział, że jaką ma moc? Beast zbadał. Beast go zbadał i powiedział mu, jaką ma moc. I powiedział, że może wybuchnąć i umrzeć. To jest najgorsza moc w historii. To jest moc, wiesz, terrorysty. Wiesz co, to jest ten typ co z Worst X-Men Ever, nie? Nie, to nie jest ten typ. Nie? Bo okay. Ten typ to był ten, który wybuchał. Tak, tylko że tamten mógł wybuchnąć jak fajerwerka. Ten to robił przynajmniej porządną eksplozję, a ten z Worst X-Men Ever to jak wybuchał, to było takie piu i nic więcej. Ten przynajmniej mógł raz użyć swojej mocy. Więc to jest super. Jeszcze tylko powiem, że właśnie w tej serii drugiej, którą już dzisiaj polecałem, czyli X-Men Fantastic Four, jest mój ulubiony moment z Charlesa Xaviera. Po raz kolejny powiem, jak kocham tą postać od momentu, kiedy zdjął rękawiczki, że tak powiem. Bo tam jest motyw, w którym Reed Richards zainstalował swojemu dziecku, bo to Reed Richards, motyw, w którym specjalne urządzenie, które ukrywa jego gen mutanta. Przez to, żeby Franklin nie mógł pieprzyć na Krakoę, bo brama nie wykrywa, że jest mutantem i nie może sobie przejść przez bramę, nie? I potem oto jest cała drama oczywiście w rodzinie, że on jakoś tam naruszył zasady, że w ogóle nie powinien tego robić, bardzo to przeprasza i tak dalej, i tak dalej. I jest cała ta seria, już się w końcu X-Men i Fantastic Four pogodzili i na końcu, i Franklin przeprowadził się na Krakoę, więc dla jasności teraz tam mieszka. I w pewnym momencie on odwiedza swoją rodzinę na kolację, no bo przechodzi przez bramę, daleko nie ma. I razem z nim przychodzi Magneto i Xavier, oni mówię, wszędzie razem teraz chodzą. I no tak, chcemy tylko Reeda odwiedzić w laboratorium, nie? Przychodzą i Xavier do niego mówi, słuchaj Reed, kwestia tego urządzenia, które zrobiłeś, a ten tak, wiem, pogwałciłem waszą, ten mutant to jest to, kim jesteś, nie powinienem tego robić. On mówi, nie, wiesz, że twoje urządzenie może wyłączać gen mutantów, prawda? Że może nas zmieniać. I on mówi, tak, ale nigdy bym tego nie użył. I nagle taki Reed, nie, o, Charles, co ty zrobiłeś, nie? Że właśnie wymazałem ci kompletnie jakiekolwiek wspomnienia o tym, że jak to zrobić, to urządzenie, i że choćbyś się w nocy nie wiem jak wiercił, choćbyś nie wiem co robił, to już nigdy sobie nie przypomnisz jak to jest. I potem to jest ten moment, który mówi, dlaczego ten Charles jest inny, że kiedyś jak byliśmy w Illuminati, to ja bym ci wymazał wspomnienie o tym, że ci to wymazałem. Ale teraz kurwa tego nie zrobię i będziesz pamiętał, że ci to wymazałem, nie? Jest ten moment, że czas zasady się zmieniły, nie możesz już od tak sobie napierdalać tych eksperymentów, jak chcesz, od tej pory będziesz kontrolowany, nie? I ostatnie kadry to jest, że plan, schemat tego urządzenia, następny kadr, idealnie ten sam schemat tego urządzenia, ale już widzicie wycięte słowa, których brakuje, następny kadr już tylko pojedyncze słowa i następny kadr pusta, wiesz, pusta kartka po tym urządzeniu. Także o to Zdarski pisał. Także u X-Men dalej, fantastycznie. Mamy niezależne pytanie od tej samej, od innej osoby. Czy sam jest prawdziwym bohaterem Lord of the Rings? No, odpowiedziane. Jakiś front fanów najwyraźniej się pojawił. Czy Doktor Doom z Fantastic Czwórki i Tranka byłby w stanie wysadzić głowę Thanosowi? Byłby w stanie prawdopodobnie wszystko. Gdyby kogokolwiek. Byłby w stanie zepsuć każdy film, to tego jestem pewien akurat. To jest jego specjalna moc. Myślę, że to jest wsadzanie głów, ale on może kiepski film zrobić jeszcze gorszym. To jest jego taka specyficzna moc, bo oglądałeś tą Fantastyczną Czwórkę i ona była naprawdę kiepska, ale potem nagle wchodzi ten Doom i to jest zupełnie nowy poziom. To jest taki zupełnie nowy poziom biedy. Więc to jest trzeba umieć. Jeszcze kurwa był w ten worek na śmieci. Te szmaty, tak. Ale to było gówno. Ja nie mogę. No ale mówię, to jest tak, oglądasz mi sobie, ten film jest generalnie nudny. Ten film jest generalnie słaby i nudny, nie? Potem masz to 3 lata później, no jest jaka nuda. I nagle wchodzi ten Doom i tak oglądasz mi sobie... Nie, ten film jeszcze nie był tak zły do tego momentu. Jeszcze doceniasz nagle, co oglądałeś w tym momencie. Widzisz to cięcie, kiedy całkowicie spierdolili ten film, jak się zaczyna to, jak Reed Richards zapieprza po lesie i ma tą... łapami tam wybija i wiesz, że to się zupełnie inny film zaczął. Tak, jeszcze tak, to jest zupełnie... A potem mimo wszystko, mówię, wraca ten Doom i zrobi się jeszcze gorzej.
gorszy. Więc ten film to powinien być jakiś, na jakimś filmoznawstwie, powinno się go pokazywać, żeby pokazywać, jak stopniuje się generalnie gówno w filmach. No dobra, słuchajcie, na tym skończymy pytanka. Jeszcze krótko sobie omówimy jeden fanart. Pamiętacie, jak wspomniałem w jednym z ostatnich odcinków, że fajnie by było, jakby ktoś narysował whitewashingowe wersje rozmaitych popularnych bohaterów w naszym wydaniu? No to dostaliśmy taki rysunek właśnie. Słuchajcie, podeślę wam od razu na konwersacji. O, poszedł. I w międzyczasie to jest rysunek, który dostaliśmy od Macieja, Lorda Vadera Kołkowskiego, naszego regularnie dostarczającego nam rysunki widza. Dziękujemy bardzo. Ja, lojalny sługa wielkiego kanału Napisy Końcowe, dokonałem rzeczy złej, jednakże wedle woli mych twórców, to o nas. Ten, wiadomka, fanart powstał w celach humorystycznych i nie ma na celu nikogo obrazić. Mam nadzieję, że dobrze udało mi się was odzorować i że się podoba. No tak, podoba mi się najbardziej. I mamy tak. No już mówię, Radek jest oczywiście Black Pantherem, tylko że białym. Jestem głównym argumentem, wiesz, tak, w dyskusjach na temat zmian koloru skóry. Więc tak to wygląda. Oscar jest oczywiście agentem J z Men in Black. Marta jest księżniczką Tianą z Princess and the Frog. Ja jestem Morfeuszem z trylogii Matrix. Okej, to jest jedyne, czego bym mnie nie rozpoznał, bo tutaj... No bo nie jest słyszy, nie? No tak. Ale ja zastanawiałem się, o co chodzi. Ja w ogóle tak też odpaliłem i nie wiedziałem, nie skumałem na początku, że to Morfeusz, bo też Morfeusz ma te okulary, które nie mają tych, nie wiem, jak to się nazywa, tych takich załuszy, nie? Ma tak, tylko, trzyma się tutaj. Myślałem, że wtedy poza po tych okularach chociażby, nie? Myślałem, że to Malcolm X najpierw, nie? Ale ja tak patrzyłem na te ręce, gdzie jak nie mam, leżą kapsułki, jedna czerwona, druga niebieska, ale to wygląda jak oczy i mówię, kurwa, mam jakieś oczy w ogóle na dłonie, mówię, jakieś z Chodorowskiego pewnie coś. Nie? Myślałem, że to rękawiczki jakieś takie, z taką dziurą czy coś, ale nie wiem. Dopiero teraz skojarzyłem. Ale gdyby na przykład to było kolorowe, gdybym widział, że jedna jest czerwona, a niebieska, to pewnie też od razu bym, wiesz, pomyślał. No, ale nie, bardzo, bardzo, bardzo ładne. To znaczy nie, nic wcale, to znaczy nie, to nie jest bardzo ładne. Nie, znaczy to jest... Tak powinno to wyglądać, no tak powinna wyglądać kultura, żeby było porządnie. No, ale i w tych filmach tylko te postaci powinny być białe, reszta zostaje bez zmian, nie? I by było ciekawiej i zabawniej. Znaczy w Matrixie to może by dużo nie zmieniło, w Men in Black nie, ale w Black Pantherze i w Księżniczce i Żabie już byłoby ciekawiej. No, ale był biały Black Panther przez chwilę, nie? I znaczy potem... on był czarny, tylko w białym kostiumie. Biały kostium był, ale to... Nie, to... był ten biały typ, który przez chwilę był Black Pantherem. Później był... Nie, no, później nie, był, wiesz co, był ten, który był w Wakandzie, ten tam, co miał tą tajną grupę uderzeniową, nie? On też chyba miał biały kostium. I był White Wolf, to on był tym, on też miał biały kostium, nie? No to zresztą się nazywa White Wolf, nie? Więc on był, ale czekaj, on nie był biały chyba, albo był. Był, w sensie ten tak, był. Kevin Cole, który był White Tigerem i ten, no to on był przez jakiś czas właśnie Black Pantherem pod Carton Cole. Carton Cole, tak? Ten? Nie, ten? Kevin Casper Cole. Casper Cole, o właśnie, Casper Cole. I, no. Ale on był biały, tak? No. Bo on miał biały kostium, ale... Czy był, tak, czy był biały. Był biały. W ogóle nie pamiętałem tak. tego, A, ale był biały. Tak. On był w tym finałowych numerach tego Priesta, nie? W tej serii. No, więc to jest idealny argument, jak ktoś krzyczy, a może Black Panther będzie biały? No był. Jakby był nic biały. Się nie wydarzyło. To też był po to, żeby pokazać, wiesz, czemu nie na dłuższą metę nie będzie działał, nie? Czemu może być tylko jako temat na chwilę, nie? Żeby coś przekazać, nie? Zresztą Priest to pisał, więc Priest to w konkretny sposób użył tej postaci, nie? No, jedynie białego Black Panthera może zrobić czarnoskóry scenarzysta. Nie, no to wtedy nie ma tych podtekstów, nie? Które by mogły być, a jednocześnie, no, jakby ucina to wiele dyskusji w tym momencie, nie? No. Mhm. Sytuacja wymagała, żebym był i był. Co prawda niedługo, nie zagrażał miejsca jakoś długo i generalnie no właśnie jest bardziej znany jako White Tiger, ale był. Więc to tym miłym akcentem myślę skończymy. Dziękuję wam bardzo za te pytania. Myślę, że przerobiliśmy ich całkiem sporo. Jesteśmy w ogóle chyba już przekroczyliśmy... Nie, jeszcze parę pytań zostało z końca maja, ale generalnie jesteśmy na czerwcu, więc już ta różnica się nie zrobiła się znowu taka duża. Słuchajcie, zachęcamy oczywiście do zadawania nam pytań dalej. W momencie, kiedy oglądacie ten materiał, myślę, że już ograniczyliśmy sprawę z tipami, bo jeśli ktoś nie wie, no to tip and donation generalnie ma jakiś
przejęcie, znaczy zmiany właściciela, przez co mają jakiś audyt czy coś takiego i generalnie nie wypłacają pieniędzy od jakiegoś czasu. Więc musimy zmienić tutaj dostawcę usług, tak, na jakąś inną polską firmę. Polską, no, żeby był dostęp do Blika i do przelewów tych polskich. Natomiast w międzyczasie będziemy oczywiście tutaj uderzać do Altipen Nations, żeby odzyskać tę kasę, którą nam już wpłaciliście. Ale jak oglądacie, mówię, jak oglądacie ten materiał, to prawdopodobnie już pod adresem napisykońcowe.pl/hajs jest już jakby inna strona i powinno wszystko działać. A jeśli nie, no to PayPal działa dalej normalnie i to bezpośrednio na wysyła kasa. Możecie też dalej używać superchatów i ewentualnie też wspierać wersję podcastową. No, to by było na tyle. Słuchajcie, zachęcam jeszcze raz właśnie do zadawania pytań i oczywiście do śledzenia dalej napisów końcowych. Był z nami Oskar Rogowski, Radek Pisula, ja się nazywam Krastelmach. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.